Agnieszka i Kamil byli parą, która z łatwością mogłaby być bohaterami romantycznego filmu. Poznali się na ostatnim roku studiów zarządzania podczas przypadkowych zajęć z przedsiębiorczości, gdzie Kamil poprosił Agnieszkę o pomoc w pracy projektowej. Już wtedy Agnieszka zauważyła jego pewność siebie, elokwencję i urok osobisty, a Kamil był zafascynowany jej profesjonalizmem i uśmiechem, który mógłby rozświetlić nawet najbardziej pochmurny dzień. Ich związek rozwijał się naturalnie. Szybko odkryli, że mają wspólne marzenia o podróżach, własnym biznesie i spokojnym życiu. Po studiach, mimo że każde zaczęło pracę w różnych firmach, ich relacja kwitła. Kamil wspierał Agnieszkę w każdym wyzwaniu zawodowym, a ona była jego największym kibicem podczas starań o awans. Kiedy Kamil oświadczył się podczas wspólnego weekendowego wyjazdu w góry, Agnieszka poczuła, że życie naprawdę może być idealne. Pobrali się w małym, kameralnym gronie, otoczeni rodziną i przyjaciółmi. Po ślubie wynajęli przytulne mieszkanie w centrum, które wkrótce zamienili w miejsce pełne ciepła i wspólnych wspomnień. Agnieszka uwielbiała dekorować wnętrza, z wielkim zaangażowaniem wybierała zasłony, lampy i drobiazgi, które nadawały mieszkaniu charakter. Ich codzienność była harmonijna. Poranki zaczynali od kawy, którą Kamil zawsze parzył, narzekając na zbyt wczesną godzinę. Wieczorami siadali razem na kanapie, opowiadając sobie o mijającym dniu. Pamiętasz, co mówiliśmy na studiach? Zapytał Kamil pewnego wieczoru, kiedy razem oglądali stary album ze zdjęciami. Że będziemy tą parą, która wszystko osiągnie. Wiesz co? Czuję, że naprawdę jesteśmy na dobrej drodze. Agnieszka przytuliła się do niego. Myślisz, że tak będzie zawsze? Zapytała cicho. Kamil uśmiechnął się, całując ją w czoło. Zawsze, kochanie. Zawsze. Słowa Kamila brzmiały wtedy jak obietnica, której nic nie mogło złamać. Minęły 2 lata od ślubu, a ich życie nadal toczyło się w idealnej harmonii. Kamil z sukcesami pracował w dużej firmie konsultingowej, gdzie zdobywał uznanie jako zdolny specjalista. Agnieszka rozwijała swoją karierę w dziale marketingu jednej z wiodących firm w branży kosmetycznej. Była dumna z tego, co osiągnęła, choć praca czasem wymagała od niej poświęcenia wieczorów czy nawet weekendów. Każdy dzień był dla nich rutyną, która dawała poczucie bezpieczeństwa. Wspólne śniadania, rozmowy o planach na weekend, wieczorne spacery, wszystko to budowało ich związek. W soboty często wybierali się do ulubionej kawiarni na rogu ulicy, gdzie zamawiali kresanti i latte, rozmawiając o wszystkim i o niczym. Pewnego dnia, wracając z pracy, Kamil kupił bukiet róż, czym całkowicie zaskoczył Agnieszkę. Coś się stało? Zapytała z uśmiechem, widząc kwiaty. Nic szczególnego. Po prostu pomyślałem, że chciałbym ci podziękować za to, że jesteś, odpowiedział, wręczając jej bukiet. Kamil, nawet nie wiesz, jak wiele to dla mnie znaczy, powiedziała Agnieszka, przytulając go mocno. Ich relacja była pełna takich gestów. Agnieszka wierzyła, że są idealnym małżeństwem, które potrafi poradzić sobie z każdym wyzwaniem. W tamtych czasach nie mogła nawet wyobrazić sobie, że wszystko może się zmienić. Mijały kolejne miesiące, a ich rozmowy coraz częściej dotyczyły planów na przyszłość. Kamil wspominał o zakupie większego mieszkania, a Agnieszka marzyła o wspólnych podróżach. Może za rok odwiedzimy Włochy? Zaproponowała podczas jednej z kolacji. Włochy brzmią świetnie, odpowiedział Kamil z uśmiechem. Ale najpierw musimy zaplanować budżet. Ich życie wydawało się stabilne i pełne perspektyw. Jednak pewnego dnia wszystko miało się zmienić, a harmonia, którą tak pieczołowicie budowali, zaczęła się kruszyć. Codzienność Agnieszki i Kamila była niezmiennie spokojna, ale pod powierzchnią zaczęły pojawiać się drobne rysy. Agnieszka zauważyła, że Kamil wraca z pracy coraz później, często tłumacząc się dodatkowymi obowiązkami. Sama też miała coraz więcej na głowie. W firmie, w której pracowała, trwała restrukturyzacja, zmniejszano zespoły, ograniczano budżety, a atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Pewnego wieczoru, kiedy Kamil oglądał telewizję, Agnieszka wróciła z pracy, wyglądając na wyczerpaną. Wszystko w porządku? Zapytał, rzucając okiem na jej zmęczoną twarz. W porządku, odpowiedziała z wymuszonym uśmiechem. Po prostu trudny dzień. Kamil kiwnął głową, wracając do oglądania swojego programu, ale Agnieszka poczuła ukłucie rozczarowania.
Jeszcze rok temu zareagowałby inaczej, zaproponowałby rozmowę, zaparzył herbatę i starał się ją rozweselić. Teraz wydawał się coraz bardziej odległy. Kilka dni później w pracy Agnieszki zapadła ostateczna decyzja o zwolnieniach. Spotkanie z przełożonym było krótkie i brutalne. Usłyszała, że firma zmniejsza koszty, a jej stanowisko zostaje zlikwidowane. Wracając do domu, miała w głowie tysiące myśli. Czuła się zszokowana i zagubiona. Praca była dla niej czymś więcej niż tylko źródłem dochodu, była częścią jej tożsamości, czymś, co dawało jej poczucie wartości. Kiedy weszła do mieszkania, Kamil siedział przy stole z laptopem. Spojrzał na nią z lekkim zdziwieniem. Dlaczego jesteś wcześniej? Zapytał. Agnieszka spuściła wzrok. Zostałam zwolniona, powiedziała cicho. Na twarzy Kamila pojawił się grymas, który był czymś pomiędzy zaskoczeniem a irytacją. Zwolniona? Powtórzył. Co teraz? Nie wiem, przyznała, siadając na kanapie. Muszę się zastanowić, co dalej. Kamil milczał przez chwilę, a potem wrócił do swojego laptopa. No cóż, na pewno coś znajdziesz, rzucił w końcu, nie odrywając wzroku od ekranu. Agnieszka poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Spodziewała się wsparcia, może nawet pocieszenia, ale reakcja Kamila była chłodna i obojętna. Z każdym kolejnym dniem sytuacja w ich małżeństwie stawała się coraz trudniejsza. Agnieszka spędzała godziny na przeglądaniu ofert pracy, wysyłaniu CV i pisaniu listów motywacyjnych. Niestety, rynek pracy okazał się bardziej wymagający, niż przypuszczała. Czasami miała wrażenie, że jej wysiłki nie przynoszą żadnych rezultatów. Kamil, zamiast wspierać ją w trudnym momencie, zaczynał zachowywać się inaczej. Jego uwagi, na początku subtelne, z czasem stawały się coraz bardziej kąśliwe. Nadal nic? Zapytał pewnego poranka, kiedy Agnieszka zrezygnowana zamknęła laptopa. Nie odpowiedziała, starając się nie zwracać uwagi na jego ton. Może powinnaś pomyśleć o czymś bardziej praktycznym. Na przykład sprzątanie? Dodał z ironicznym uśmiechem. Agnieszka spojrzała na niego z niedowierzaniem. Kamil, naprawdę? No co? Wzruszył ramionami. Przecież ktoś musi to robić. A skoro siedzisz w domu, to może wykorzystaj czas. Te słowa były jak cios w serce. Agnieszka nie spodziewała się, że człowiek, który jeszcze niedawno był dla niej opoką, teraz będzie traktował ją z taką pogardą. Z każdym dniem Kamil stawał się coraz bardziej złośliwy. W jego zachowaniu brakowało dawnych ciepłych gestów, a zamiast tego pojawiła się obojętność, a nawet wyśmiewanie. Pewnego dnia, kiedy Agnieszka przygotowywała obiad, Kamil wszedł do kuchni, uśmiechając się ironicznie. Wiesz, czasami zastanawiam się, kim ty teraz jesteś. Bo ja pracuję, rozwijam się, a ty, przerwał na chwilę, jakby celowo chciał podkreślić wagę swoich słów. Ty po prostu gotujesz i sprzątasz. Kamil, przestań, powiedziała Agnieszka, próbując zachować spokój. Ale przecież to prawda, kochanie, odpowiedział, kładąc nacisk na ostatnie słowo. Kim ty jesteś, a kim ja? Weź mopa do ręki i stąd idź. Agnieszka poczuła, jak jej ręce zaczynają drżeć. Łzy napływały jej do oczu, ale powstrzymała je, starając się nie dać mu satysfakcji. Wiedziała, że ich związek jest na skraju przepaści, ale nie miała odwagi, by podjąć decyzję o odejściu. W tamtym momencie Agnieszka zdała sobie sprawę, że Kamil już dawno przestał być tym mężczyzną, którego kiedyś kochała. Każdy dzień w ich małżeństwie stawał się coraz trudniejszy. Agnieszka czuła, jak jej poczucie własnej wartości maleje z każdym kolejnym komentarzem Kamila. Chociaż starała się nie zwracać uwagi na jego słowa, to nie była w stanie ich ignorować. Często przypominała sobie, jak wyglądało ich życie jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Kiedyś rozmawiali godzinami o wszystkim, o pracy, marzeniach, a nawet najprostszych sprawach codziennych. Teraz rozmowy były krótkie i pełne chłodu. Pewnego wieczoru, kiedy Kamil wrócił z pracy, Agnieszka przygotowała jego ulubioną kolację kurczaka w kremowym sosie z ziołami. Miał to być sposób na złagodzenie napięcia między nimi. Kolacja gotowa, powiedziała, kiedy Kamil usiadł przy stole. Spojrzał na talerz, a potem na nią. A to co? Zapytał, marszcząc brwi. Twoje ulubione danie, odpowiedziała z uśmiechem. Kamil wziął kęs i wzruszył ramionami.
Mogłaś się bardziej postarać. Sos jest zasłony, skomentował obojętnie. Te słowa sprawiły, że Agnieszka poczuła, jak narasta w niej złość. Przez całe popołudnie starała się przygotować coś, co mogłoby przypomnieć im dawne, dobre chwile, a on jedynie skrytykował jej wysiłki. Naprawdę, Kamil? Zapytała z wyraźnym rozczarowaniem. Naprawdę, odpowiedział, nie podnosząc wzroku. Wieczorem, kiedy Kamil zasnął na kanapie przed telewizorem, Agnieszka usiadła przy oknie z kubkiem herbaty. Patrząc na ciemne niebo, zastanawiała się, jak doszło do tego, że ich małżeństwo stało się takie zimne. Wiedziała, że nie zasługuje na to, jak jest traktowana, ale strach przed samotnością i niepewną przyszłością paraliżował ją. Mijały tygodnie, a Agnieszka coraz bardziej czuła się jak cień samej siebie. Codziennie przeglądała ogłoszenia o pracę, wysyłała aplikacje, ale odpowiedzi nie nadchodziły. Była bliska poddania się, kiedy pewnego dnia dostała telefon od kancelarii notarialnej. Czy rozmawiam z panią Agnieszką Kowalską? Zapytał spokojny głos po drugiej stronie. Tak, w czym mogę pomóc? Odpowiedziała z lekkim niepokojem. Kontaktujemy się z panią w sprawie spadku po zmarłej ciotce, Marii Kowalskiej, wyjaśnił notariusz. Proszę przyjść do naszej kancelarii, aby omówić szczegóły. Agnieszka była zaskoczona. Nie utrzymywała bliskiego kontaktu z ciotką, która mieszkała za granicą, ale pamiętała, że Maria była osobą zamożną. Kiedy tego samego dnia poszła do kancelarii, dowiedziała się, że ciotka zapisała jej w spadku mieszkanie w centrum miasta i znaczną sumę pieniędzy. Agnieszka poczuła, jak z jej barków spada ciężar. Po raz pierwszy od miesięcy miała poczucie, że w końcu ma szansę na nowy start. Tego wieczoru, kiedy Kamil wrócił do domu, Agnieszka nie wiedziała, czy powinna podzielić się z nim wiadomością. Z jednej strony chciała zobaczyć jego reakcję, z drugiej bała się, że zacznie traktować ją jeszcze gorzej, jeśli uzna, że jest teraz finansowo niezależna. Coś się stało? Zapytał Kamil, widząc jej zamyśloną minę. Nie, wszystko w porządku, odpowiedziała, unikając jego wzroku. Jednak Kamil wyczuł, że coś jest nie tak. Agnieszka, przecież widzę, że coś się dzieje. Powiedz mi, nalegał. Agnieszka w końcu postanowiła powiedzieć mu prawdę. Dostałam spadek, oznajmiła, patrząc mu prosto w oczy. Kamil uniósł brwi w zaskoczeniu. Spadek? Jaki spadek? Mieszkanie i trochę pieniędzy, wyjaśniła. Na twarzy Kamila pojawił się uśmiech, ale Agnieszka zauważyła, że nie był to uśmiech szczerej radości. Było w nim coś innego, jakby zaczynał obmyślać plan, jak wykorzystać tę sytuację. Od dnia, kiedy Agnieszka powiedziała Kamilowi o spadku, jego zachowanie zaczęło się diametralnie zmieniać. Jeszcze niedawno jego uwagi były pełne pogardy, a ton głosu obojętny. Teraz jednak Kamil stał się bardziej uważny, uprzejmy, a nawet troskliwy. Kochanie, może zjemy dziś coś na mieście? Zaproponował pewnego dnia, kiedy wrócił z pracy. Agnieszka spojrzała na niego zaskoczona. Na mieście? A co z twoim wieczornym maratonem serialowym? Zapytała z lekką ironią. Och, czasami trzeba coś zmienić, odpowiedział, uśmiechając się szeroko. W restauracji Kamil zachowywał się niemal jak w pierwszych miesiącach ich związku. Komplementował Agnieszkę, żartował i wspominał ich wspólne chwile. Pamiętasz naszą podróż do Zakopanego? Zapytał nagle, popijając wino. Tamte chwile były niesamowite. Chciałbym, żebyśmy znowu częściej spędzali czas razem. Agnieszka przytaknęła, ale w głowie miała chaos. Z jednej strony chciała wierzyć, że Kamil naprawdę się zmienił, z drugiej wiedziała, że jego nagła troskliwość zbiegła się w czasie z informacją o spadku. W kolejnych dniach Kamil kontynuował swoje starania. Pomagał w domu, proponował wspólne wyjścia, a nawet zaczął komplementować Agnieszkę przy każdej okazji. Wiesz, zawsze uważałem, że jesteś niesamowicie zdolna, powiedział pewnego wieczoru, kiedy razem oglądali film. Jesteś piękna, inteligentna i masz w sobie tyle siły. Agnieszka słuchała tych słów z niedowierzaniem. Jeszcze niedawno słyszała od niego, że powinna wziąć mopa do ręki i iść sprzątać. Teraz nagle był pełen podziwu. Dziękuję, odpowiedziała, choć jej głos był cichy i pozbawiony emocji. Kamil, przekonany, że jego strategia działa, zaczął subtelnie wspominać o planach dotyczących spadku.
A co zamierzasz zrobić z tym mieszkaniem? Zapytał pewnego dnia, kiedy jedli wspólnie śniadanie. Agnieszka podniosła na niego wzrok, analizując jego ton głosu. Jeszcze nie wiem, odpowiedziała wymijająco. Wiesz, zawsze myślałem, że fajnie byłoby mieć dodatkowe źródło dochodu. Może moglibyśmy je wynająć? Zaproponował z pozorną niewinnością. Agnieszka milczała. Wiedziała, że Kamil widzi w tym spadku szansę na własne korzyści. Jego starania o poprawę relacji wydawały się teraz jeszcze bardziej podejrzane. Wieczorem, kiedy Kamil wyszedł spotkać się z kolegami, Agnieszka usiadła przy biurku i zaczęła analizować sytuację. W ciągu ostatnich miesięcy zrozumiała, jak bardzo ich związek się zmienił. Kiedyś byli zespołem, partnerami, którzy wspierali się nawzajem. Teraz miała wrażenie, że Kamil widzi w niej jedynie narzędzie do osiągnięcia swoich celów. Wzięła do ręki notatnik i zaczęła spisywać swoje myśli. Czy naprawdę chcę spędzić resztę życia z kimś, kto mnie nie szanuje? Czy spadek powinien być powodem, bym znowu dała się oszukiwać? Pytania mnożyły się, ale odpowiedzi były coraz bardziej jasne. Agnieszka wiedziała, że musi podjąć decyzję. Spadek dawał jej szansę na nowy start, na życie bez poniżania i strachu. Jednak opuszczenie Kamila, mimo wszystko, było przerażającą perspektywą. Kiedy Kamil wrócił do domu, wyraźnie zadowolony, Agnieszka spojrzała na niego z nową świadomością. Kamil, możemy porozmawiać? Zapytała spokojnie. Jasne, co się stało? Odpowiedział, siadając naprzeciw niej. Myślałeś kiedyś o tym, jak bardzo się zmieniliśmy? Jak bardzo zmienił się nasz związek? Zapytała, patrząc mu prosto w oczy. Kamil wydawał się zdezorientowany. O czym ty mówisz? Przecież wszystko jest dobrze, powiedział, próbując ją uspokoić. Nie, Kamil. Nie jest dobrze. Od miesięcy traktowałeś mnie z pogardą. A teraz, kiedy dowiedziałeś się o spadku, nagle się zmieniłeś. Myślisz, że tego nie zauważyłam? Jej głos był spokojny, ale zdecydowany. Kamil milczał, a jego twarz zdradzała, że został zaskoczony. Agnieszka, przesadzasz, próbował zbagatelizować sprawę. Nie przesadzam. Wiem, co widzę. I wiem, co muszę zrobić, powiedziała, wstając od stołu. Tego wieczoru Agnieszka podjęła decyzję. Wiedziała, że czas zakończyć tę farsę i zacząć nowe życie, tym razem na własnych warunkach. Agnieszka spędziła kilka kolejnych dni w milczeniu, analizując każdy aspekt swojej decyzji. Była świadoma, że odejście od Kamila będzie trudne nie tylko emocjonalnie, ale także praktycznie. Jednak każdy kolejny komentarz i ironiczny uśmiech Kamila tylko utwierdzały ją w przekonaniu, że nie ma już odwrotu. Pewnego wieczoru, gdy Kamil wyszedł na spotkanie z kolegami, Agnieszka usiadła w sypialni z kartką papieru i długopisem. Zaczęła planować swoje kolejne kroki. Pierwszym punktem na liście było uporządkowanie spraw związanych ze spadkiem. Postanowiła wynająć mieszkanie ciotki na kilka miesięcy, aby zebrać środki na nowy start. Drugim krokiem było zgromadzenie wszystkich dokumentów, które mogłyby być potrzebne w razie formalności związanych z rozstaniem. Wiedziała, że Kamil, mimo swojej nagłej zmiany postawy, nie będzie szczęśliwy, gdy zorientuje się, że nie ma już nad nią kontroli. Następnego dnia Agnieszka umówiła się na spotkanie z prawnikiem, aby dowiedzieć się, jakie ma opcje w kwestii rozwodu. Rozmowa była rzeczowa i konkretna, a prawnik zapewnił ją, że majątek, który otrzymała w spadku, pozostanie wyłącznie jej własnością. Gdy wieczorem Kamil wrócił do domu, był w wyśmienitym nastroju. Wiesz, myślałem dziś o tym twoim mieszkaniu, zaczął, siadając na kanapie. Może zrobimy tam jakieś małe zmiany? Coś, co zwiększy jego wartość, zanim je wynajmiemy. Agnieszka spojrzała na niego z zimnym spokojem. Nie zamierzam go wynajmować, Kamil odpowiedziała krótko. Co? Dlaczego? Zapytał z wyraźnym zaskoczeniem. Bo mam inne plany, odparła. Nie rozwijała tematu, ale w jej głosie było coś, co wyraźnie go zaniepokoiło. Kilka dni później, podczas obiadu, Kamil ponownie poruszył temat spadku. Tym razem był bardziej bezpośredni. Wiesz, Agnieszka, ten spadek to nasza wspólna szansa. Możemy zainwestować te pieniądze, może kupić coś większego, co? Zaproponował z uśmiechem, który wydawał się wręcz wyrachowany. Agnieszka odłożyła widelec i spojrzała na niego poważnie.
Nasza wspólna szansa? Powtórzyła, unosząc brwi. Kamil, odkąd straciłam pracę, traktowałeś mnie jak kogoś gorszego. Wyśmiewałeś mnie, poniżałeś. A teraz, kiedy dowiedziałeś się o spadku, nagle jesteś dla mnie miły? Myślisz, że tego nie widzę? Kamil próbował zaśmiać się, jakby chciał rozładować napięcie. Przesadzasz. Po prostu martwiłem się o naszą przyszłość. Wiesz, jak to jest stres i te sprawy, powiedział, próbując się bronić. Agnieszka nie pozwoliła mu dokończyć. Nie, Kamil. Wiem, co widzę. I wiem, że nie zależy ci na mnie, tylko na pieniądzach, które dostałam. Dlatego podjęłam decyzję, chcę się rozwieść. Słowa te zabrzmiały w pokoju jak wystrzał. Kamil patrzył na nią przez chwilę w milczeniu, jakby nie mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Chcesz się rozwieść? Zapytał, a w jego głosie pojawiła się nuta gniewu. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem? Agnieszka spojrzała na niego z determinacją. Po tym wszystkim, co dla mnie zrobiłeś? Kamil, jedyne, co robiłeś przez ostatnie miesiące, to sprawiałeś, że czułam się nikim. A teraz, kiedy masz w tym interes, udajesz, że ci zależy. Ale ja już tego nie kupuję. Kamil wstał od stołu, wyraźnie zirytowany. Dobrze, rób, co chcesz, rzucił, wychodząc z kuchni. Ale jeszcze tego pożałujesz. Agnieszka patrzyła, jak zamyka drzwi sypialni i poczuła, że po raz pierwszy od dawna odzyskuje kontrolę nad swoim życiem. Dni po konfrontacji z Kamilem były pełne napięcia. Mężczyzna początkowo unikał rozmowy, udając, że jej słowa nie zrobiły na nim wrażenia. Jednak Agnieszka wiedziała, że planuje coś w ukryciu. Jego zachowanie, ukradkowe rozmowy telefoniczne i długie wyjścia z domu wskazywało na to, że nie zamierza tak łatwo odpuścić. Agnieszka, przygotowując się do nowego etapu życia, zaczęła działać. Skontaktowała się z agentem nieruchomości, by omówić wynajem mieszkania po ciotce, jednocześnie rozglądając się za niewielkim lokum dla siebie. Pieniądze ze spadku dawały jej komfort i możliwość podjęcia odważnej decyzji, ale nie chciała ich marnować. Zdecydowała się przeznaczyć część na rozwój zawodowy, kursy i szkolenia, które otworzą przed nią nowe perspektywy. Wieczorami, gdy Kamil przebywał w swoim pokoju, Agnieszka spędzała czas na planowaniu przyszłości. W jej głowie powoli klarowała się wizja życia, które mogła zacząć od nowa, wolna od toksycznej relacji. Wreszcie czuła, że wszystko zaczyna się układać. Pewnego dnia Kamil, wyraźnie zdenerwowany, wszedł do salonu. A co z naszym wspólnym kontem? Zapytał bez wstępu. Agnieszka spojrzała na niego spokojnie. Zamknęłam je, odpowiedziała rzeczowo. Zostawiłam ci twoją część pieniędzy. Reszta jest moja. Kamil zmrużył oczy, wyraźnie wściekły. Myślisz, że możesz po prostu tak to załatwić? Myślisz, że zostawię ci wszystko, co dostałaś? To nie twoje pieniądze, Kamil. To spadek po mojej ciotce, a prawo jasno mówi, że nie masz do nich żadnych roszczeń, odpowiedziała chłodno. Kamil zacisnął pięści, ale nie powiedział nic więcej. Odwrócił się i wyszedł z mieszkania, trzaskając drzwiami. Dzień wyprowadzki nadszedł szybciej, niż Agnieszka się spodziewała. Spakowała swoje rzeczy w kilka kartonów, zdając sobie sprawę, jak niewiele z ich wspólnego życia chce zabrać ze sobą. Kiedy ostatni raz spojrzała na mieszkanie, które przez lata było jej domem, poczuła mieszankę ulgi i smutku. Kamil pojawił się w drzwiach, kiedy Agnieszka przenosiła ostatnie pudełko. Naprawdę to robisz? Zapytał, a w jego głosie słychać było nutę desperacji. Tak, Kamil. Robię to, odpowiedziała stanowczo. Myślisz, że poradzisz sobie beze mnie? Zapytał z kpiną. Nie dasz rady. Prędzej czy później wrócisz. Agnieszka spojrzała na niego z determinacją. Może kiedyś w to wierzyłam, ale nie teraz. Już wiem, że poradzę sobie lepiej sama, niż tkwiąc w tym, co nas łączyło, odpowiedziała, zamykając drzwi za sobą. W nowym mieszkaniu Agnieszka poczuła, jakby zrzuciła z siebie ogromny ciężar. Ściany, choć puste, wydawały się pełne możliwości. Czekało ją nowe życie, w którym mogła być sobą, bez strachu i poniżania. Spadek dał jej wolność, ale to jej własna siła sprawiła, że była gotowa na ten krok. Kilka miesięcy później, gdy siedziała w kawiarni i rozmawiała z przyjaciółką o swoim nowym projekcie,
poczuła coś, czego nie odczuwała od dawna, prawdziwe szczęście. Kamil? Z czasem przestała się zastanawiać, co się z nim dzieje. Wiedziała jedno, nigdy nie pozwoli, by ktoś ponownie odebrał jej godność.